Później idę zabrutować swoje zęby po raz kolejny. A co z tego wyjdzie? Zobaczycie. Tak, wiem, nie mam krzywych zębów, bo je prostowałam. Ale chodzi mi o zupełnie inny efekt. Jaki? To już sobie zobaczycie. Kochani, dzisiaj wyjątkowy dzień dla naszej pacjentki, pani Eweliny Lisowskiej. Pani Ewelino, co dzisiaj się wydarzy? Dzisiaj mamy demontaż. Po 9 miesiącach, czyli krótko, noszenia aparatu ortodontycznego, mam wreszcie demontaż. Nie ukrywam, bardzo się cieszę, bo w mojej pracy aparat mocno przeszkadza, ale byłam bardzo zdyscyplinowanym pacjentem, dlatego też chyba to leczenie przeszło bezproblemowo i terminowo, co najważniejsze. Skąd pojawiła się decyzja w ogóle o przejeździe do Unii Dentunion? Decyzja wyszła spontanicznie i troszkę przypadkowo, chociaż już o tym miejscu wiele dobrego słyszałam, ale moja przyjaciółka akurat rozpoczęła tutaj leczenie i przez przypadek pojawiłam się z nią w poczekalni na wizycie. Dlatego stwierdziłam, że może to jest ten moment, może to jest ten dzień i też powinnam zapisać się na konsultację i właściwie dowiedzieć się, co fajnego mogę zrobić jeszcze ze swoim uśmiechem. Jak wyglądała ta konsultacja? Co panią zaskoczyło, panie Ewelino? Konsultacja była bardzo rzeczowa. Ja w ogóle byłam nastawiona na robienie bondingu, to było moje marzenie i 2 lata wcześniej nosiłam już aparat ortodontyczny, dlatego wydawało mi się, że od razu zrobimy bonding i w chwilę będę miała swój wymarzony uśmiech, ale okazało się, że niestety nie, bo musimy przestawić zgryz. I jakby doktor Iwona mi to tak dokładnie wytłumaczyła, wyłożyła mi każdego zęba, że ja w ogóle nie miałam wątpliwości, że to trzeba zrobić i trzeba zrobić właśnie w taki sposób, a później już tylko widziałam tego efekty, jak się te moje zęby zmieniają na bieżąco i byłam zachwycona. Nie wiedziałam, że tyle z tego mojego uśmiechu można jeszcze wyciągnąć, że można te zęby wydłużyć, poszerzyć uśmiech. To było coś niesamowitego. Jak reagowali na to leczenie pani? Początkowo moi pani myśleli, że coś majstrowałam przy twarzy, bo jednak aparat ortodontyczny zmienia nawet i rysy. O czym się później przekonałam, że rzeczywiście podczas przestawiania zgryzu zmieniły mi się rysy. No i też moje usta wydają się być troszkę większe, wydatniejsze, przez to, że po prostu trochę tych drutów mam napakowanych. Czyli dzisiaj zmniejszamy usta? Dzisiaj zmniejszamy usta, dokładnie. Ściągamy druty i jestem ciekawa, jak wtedy mój uśmiech będzie wyglądał, czy znów nie schowa mi się pod wargą, tak jak to miałam wcześniej. Pani Ewelino, a czy przyjazdy z Bielska-Białej do nas to było duże wyzwanie, czy raczej nie? Może tak, ja musiałam całe swoje życie zaprogramować pod Unident i jak wiedziałam, że jest wizyta, to czy mi się waliło, czy paliło, ja po prostu musiałam tu być. Dlatego wszystko przebiegło sprawnie, bo na wizyty przychodziłam regularnie, nic nie przestawiałam, nie przekładałam i całe moje życie kręciło się wokół zębów. Dlatego troszkę się cieszę, że już nie muszę tak naginać swojego kalendarza pod te wyprawy, bo wcześniej akurat mieszkałam pod Wrocławiem, więc miałam bardzo blisko, ale akurat wtedy, kiedy wyprowadziłam się do Bielska, zaczęłam przyjeżdżać do Unidentu. Bardzo się cieszymy. Pani Ewelino, a jak się pani czuje w Unidencie? Czuję się bardzo dobrze. Czuję się zaopiekowana, wszystko jest na najwyższym poziomie. Ludzie są przemili, przysympatyczni, dlatego za każdym razem, kiedy tutaj przychodzę, czuję się po prostu dobrze i wiem, że mam zrobioną dobrą robotę, a chyba na tym mi najbardziej zależało. Bardzo dziękujemy za tak miłe słowa. A na koniec zapytam, co by pani powiedziała osobom, które się zastanawiają, czy w ogóle u nas rozpocząć leczenie ortodontyczne, czy w ogóle leczenie? Ja uważam, że popełniłam błąd z noszeniem wcześniejszego aparatu, bo tak naprawdę wyjęło mi to 2 lata życia. Też troszkę pokomplikowało. Wiadomo, że niepotrzebnie wydałam pieniądze na leczenie, które musiałam zacząć później od nowa. Więc jakby uważam, że w takie miejsca jak Unident należy przychodzić właśnie po to, żeby zaoszczędzić na leczeniu, które mogłoby nam się nie spodobać, na przykład. Bo ja jestem pewna, że w tym miejscu każdy osiągnie wymarzony uśmiech,
I jakby nie żałuję żadnej złotówki, którą tutaj wydałam. I jeśli jeszcze raz miałabym się decydować na leczenie w klinice Unident Union, to jak najbardziej bym na nią postawiła. Bardzo dziękuję za naprawdę cudowne słowa i mam nadzieję, że możemy Pani towarzyszyć podczas demontażu i zobaczymy tak. Pierwszą reakcję. Kochani, zapraszamy.